Tak, no, napisz, napisz. Kurde, no. Naprawdę, zdecydowanie. Okej, mamy to. Mikuś, wyłącz mikrofon. Ja wrzucam posta. Grzesiu, czy możemy zaczynać? Jedziemy. Cześć! Witamy Was serdecznie. Z tej strony Chris Górski. A z tej Grzesiek Stasiuk. Zapraszamy Was do naszego świata nagrań, produkcji i aranżacji. No i dobrej zabawy, Chris. A to wszystko na setkę cyklicznie co tydzień w każdą środę o 20. Będziemy rozmawiać o wszystkim, co dotyczy zagadnień związanych z tak mało znanym... A ponieważ zamierzamy prowadzić nasze spotkania na setkę, spodziewajcie się niespodziewanych sytuacji. Nawet my jeszcze nie wiemy, jak to się potoczy. Wiemy natomiast jedno, to nasza pasja i powołanie. I chcemy się tym z Wami podzielić. I nie zabraknie też gości. To prawda, Grzesiu? Co tydzień na setkę wymęczymy jednego delikwenta. Zadamy mu proste pytania i zmusimy do trudnych odpowiedzi. Będziemy gościć muzyków nie tylko sesyjnych. Trenerów niekoniecznie personalnych. Realizatorów nie tylko dźwiękowych. Coachów. Artystów. Kompozytorów. Autorów. Producentów. Wokalistów. Muzyków. Muzyków już było, Grzesiu. A, no tak. I wielu innych. Pokażemy Wam świat produkcji z zupełnie innej strony. Pokażemy Wam nasz świat na setkę. Bądźcie z nami już w najbliższą środę. Startujemy o 20. Którzy słuchają i chcą oglądać nas przez YouTube'a, to gdyby mogli sprawdzić link, który umieściłem na Facebooku i na mojej stronie też, Grzesiu, nie wiem, jakbyś mógł kliknąć może. Mam to tu pół okiem, ale na razie jest czarny ekran. Czarny ekran, więc z jakiegoś powodu to nie działa, używamy nowej platformy, która miała nam umożliwić używanie YouTube'a i Facebooka naraz. Wydaje mi się, że działa na Facebooku, na YouTube'ie nie, więc... No przynajmniej na jednej platformie. Na Facebooku działa, z tego co widzę, jesteśmy, więc... No przykro, no, że nie można ogarnąć tego lepiej, szczególnie, że zrobiliśmy testy przedtem z Grzesiem i działało. Ale cóż... No to zazwyczaj tak jest, testy się udają, reszta nie. Tak. No przecież to już powinniśmy się tego już nauczyć wreszcie. Tak. No Grzesiu... Tym samym czwarty tak, odcinek zaczynamy. Czwarty odcinek. Witamy serdecznie. Super, miło Cię widzieć. Ciebie też. Miło Was widzieć. Pozdrawiamy. Dziękuję. Pana w czarnej koszulce. Tak jest. Słuchaj, ja chciałem w ogóle podzielić się ciekawą sprawą, bo rozmawiamy tutaj o produkcji muzycznej. O, ktoś napisał, jesteście na YouTube. To dobrze, no tak, jesteśmy, to i super. Działa na obu, super. Super. Słuchajcie, był u mnie człowiek dzisiaj przez 8 godzin. Jest to człowiek, który jest intonatorem fortepianów i uwierzcie mi, nie miałem zielonego pojęcia, że można zamienić bardzo dobrze brzmiący instrument w coś fenomenalnego. Tak więc chciałbym złożyć kondolencje moim kolegom z Trójmiasta. Zapraszam do kontaktu z tym panem, bo jeżeli nie, to po prostu będziecie mieli parę rzeczy do nadrobienia z moim fortepianem, bo brzmi po prostu jak dzwon. Niniejszym wchodzimy w tematykę dzisiejszego spotkania. Jak wiecie, spotykamy się z ludźmi z różnych kierunków dotyczących produkcji muzycznej. Natomiast osoba... No właśnie, w sumie... Grzesiu, o czym będziemy rozmawiać dzisiaj? Może ty coś powiesz. W ogóle wymyśliliśmy sobie tytuł dzisiaj. Artysta na smyczy. Tak, tak. Taki dosyć przewrotny. Będziemy rozmawiać z Piotrem Mikołajczakiem, którego za chwilę zaprosimy tak. do nas. No, Piotr jest producentem, jest kompozytorem,
Ale wiem też, że był w Sony Music Tak, Polska, o ile dobrze był pamiętam. dyrektorem A&R Sony, jurorem Drogi do Gwiazd, jest muzykiem, kompozytorem świetnym i no, ostatnio jest producentem filmowym bardzo znanych Tak, produkcji, no właśnie. takich jak Archiwista No czy właśnie. Leśniczówka. Leśniczówka zdaje się, że robiliśmy 240 chyba odcinek, coś takiego, więc jakby no, musieli oczywiście z powodu COVID-a zatrzymać produkcję, ale słyszałem, że już wracają do pracy. Miki też zrobił Syna Królowej Śniegu, który osobiście bardzo, bardzo lubię. Jest to film bardzo ciężki, ale prawdziwy. No i cóż, jest to człowiek, którego znam od wielu, wielu lat. Bodajże z Mikim się spotkaliśmy we Francji w 2000, może 4, 5, 6, coś koło tego. I jeżeli mogę jedną rzecz powiedzieć o nim, która go charakteryzuje, oprócz oczywiście talentów przeróżnych, to jest absolutna wytrwałość. Niezależnie od tego, co się dzieje, to jest po prostu Krzysztof Kolumb naszych czasów, jeżeli chodzi o wszelkie projekty. Ludzie nieraz mu mówili, Miki, to się nie da, tego się nie da, a Miki spokojnie robił swoje, działał, parł do przodu jak ten czołg. No i jest gdzie jest. Mój wielki nauczyciel pod wieloma względami, ale ta jedna rzecz w nim jest dla mnie fenomenalna. Pokazuje mi, że jak w coś wierzysz i bardzo chcesz, to się uda. Tylko musisz naprawdę trzymać się burty i nie dać temu żaglowi wyrwać ci liny z rąk. Święte słowa. To no. Co? Dajemy Piotra, bo już chyba ludzie czekają. Nie mogą tak się tak jest, doczekać. Dajemy dżingiel. Dzień dobry, Miki. Cześć, cześć, dobry wieczór, witajcie. Cześć Piotr, cześć, dzień Piotr, dobry. Dzień dobry. Skąd do nas dzwonisz, jeżeli to nie tajemnica? To nie jest żadna tajemnica. Dzwonię, ponieważ przygotowuję się do rozpoczęcia zdjęć w wtorek z firmy, czyli z siedziby Rock'n'Roll Production. Jest pięknie, jest piękna pogoda. Dziewczęta biegają po plaży, drzeć, śmiechać. Czyli rozumiem, że podczas gdy ludzie oglądają newsy, ty pracujesz po prostu. Tak. Staram się pracować 24 godziny na dobę, ale niestety czasami muszę się zdrzemnąć. Słuchaj, Miki, no, przedstawiliśmy cię bardzo pokrótce. Ja bym chciał zacząć może tą rozmowę od tego, co tak naprawdę... Co cię dotknęło najbardziej na twojej drodze? Czy były takie punkty specyficzne na twojej drodze, które powiedziały ci, Miki, słuchaj, tak trzeba robić, nie inaczej, bo po prostu to jest jedyna słuszna droga? Czy jest parę tych dróg? Czy miałeś jakiekolwiek takie zwrotne punkty w twojej karierze? Nie, no tak, oczywiście. Wiesz, no, ja wychodzę z założenia, że trzeba spełniać swoje marzenia i nie można odpuszczać. Krótko mówiąc, nie ma sensu się cofać, czyli ani kroku w tył. Pędzimy dalej do przodu i jeżeli mamy jakiś cel, ja w ogóle jestem zadaniowiec, jeżeli ja sobie wytyczę jakieś zadanie, to muszę to zadanie wykonać. I no, w związku z tym, że taką drogę sobie obrałem, no jest to oczywiście z jednej strony bardzo fajne, ale z drugiej strony jest to też mój krzyż, bo często zdarza się, że na wyrost, nie mówię, że są wykonalne, bo takich nie ma, ale często daję sobie zadania takie, które naprawdę wymagają bardzo dużo poświęcenia i takiej filozofii w ogóle dojścia do celu. I nie jest to łatwe, nie zawsze jest to droga prosta, czasami trzeba troszeczkę halsować, żeby tam dopłynąć. No ale jak na razie myślę, że nie jest źle. Oczywiście dostałem parę razy ostro po dupie, co mnie tylko wzmocniło i jakby dało mi taką lekcję, za którą musiałem, wydaje mi się, że w szkołach gorzej. No wydaje mi się, że te projekty, które sobie założyłem, na razie się realizują. No a tak jak wspomniana Leśniczówka w tej chwili jest na tak zwanej fali wznoszącej i bardzo się cieszymy, ponieważ w tak trudnym momencie no robimy tam, jesteśmy w okolicach 2 milionów ludzi, którzy nas oglądają. A konkurencja jest ogromna. Mhm. Powiedz mi, no bo z tego, co mówisz, to wydaje mi się, że takim słusznym jakby taką regułą jest, że branie sobie na klatę rzeczy, które trochę nas przerastają,
jest jakiś sposób, jest sposobem na rozwój, prawda? Bo gdybyśmy robili tylko wszystko to, co nam przychodzi łatwo, to byśmy nie mieli w ogóle jakby motywacji do rozwoju. Znaczy, generalnie wydaje mi się, że nie ma sensu się bać niczego, bo nie święci garnki lepią. I no, ja miałem też takie projekty, gdzie się zastanawiałem, Miki, hello, przesadziłeś, tak? Nie da rady. Dawałem sobie naprawdę wielokrotnie wysoko poprzeczkę i to dotyczyło zarówno moich projektów, które miały mnie rozwijać, a zarazem projektów z innymi ludźmi. Ja pochodzę z mojego miasta, bo pochodzę z Szamotu i moja droga jakoś tak na razie gdzieś tam mnie zawiodła poprzez parę miast w Polsce, finalnie do Warszawy, a gdzieś tam wcześniej jeszcze zahaczając o Francję, jak wiesz, Chris, bo razem tam pracowaliśmy. I Belgię, w której też troszeczkę mieszaliśmy, ale generalnie wydaje mi się, że jest taki dowód zrobić. Pracowałem naprawdę z wieloma artystami, z wybitnymi, chyba z największymi, z którymi w Polsce można było pracować, bo i z Piotrkiem Sługowskim, i z jego tatą, i z Edytą Górniak, i z wieloma innymi, tu nawet dzisiaj jakiś dla zespołu WW, więc naprawdę było miło. Natomiast branża filmowa daje mi dużo większe pole do popisu, jak wiecie, i tam się dzieje w 17 departamentach równocześnie jest piekło i to jest dużo większe wyzwanie do opanowania niż praca studyjna, ale praca z orkiestrą oczywiście też jest piękną rzeczą i też trzeba opanować, aczkolwiek i te wszystkie orkiestry najczęściej nie stroją. I nasz zadanie jest dostroić wszystko. Naprawdę tu wiecznie strojenie blach z drewnem, więc naprawdę jest grubo. Oj, nie wiem, czy ktoś mnie słyszał, jak mówiłem? Chyba nie. Słyszeliście mnie? Słyszeliście, ale ja zamknąłem mikrofon na live, więc nie poszło. To jeszcze raz powtórzę. Jesteś swego rodzaju dyrygentem, prawda, który zarządza setkami osób. Czy to doświadczenie dało ci jakieś trochę inne spojrzenie na sprawy muzyczne i patrząc też z perspektywy tylu lat i tylu w sumie setek artystów, z którymi miałeś do czynienia, przecież produkowałeś, współprodukowałeś z dziesiątkami bardzo znanych ludzi w Polsce. Czy jest coś takiego, czy mógłbyś się tak podzielić jakby z muzykami teraz, bo jak wiesz, muzycy teraz po prostu robią swoją muzykę, żeby to zrobić, no my staramy się z nimi podzielić taką wiedzą dotyczącą samej produkcji, natomiast my, ani Grzesiu, ani ja nie jesteśmy w ogóle specjalistami w tym, co zrobić, jak już mamy ten produkt. I no właśnie, Miki, co zrobić? Mamy płytę, mamy zamiar na płytę czy płytę i co jaki jest kolejny krok według ciebie teraz? Jaka jest kolejna droga? Zadałeś 17 pytań, więc powoli spróbuję powiedzieć chociaż na 3 z nich. Więc po pierwsze, tak łatwiej jest produkcji filmowej zarządzać, dlatego że nie robię tego sam, tylko mam fenomenalny zespół kierowników produkcji, zespół koordynatorów produkcji, którzy tak naprawdę mi pomagają. Mówi się tak naprawdę żartem, że producent jest facet, który ma załatwić pieniądze na film, a później tylko uważać, żeby te pieniądze w dziwny sposób nie zniknęły. Nie jest to oczywiście prawda, ale tak naprawdę bez zespołu nie miałbym w ogóle szans na produkcję filmu. Odwrotnie jak produkcji muzyki, prawda? Bo w produkcji muzyki jest producent, jest guru i jesteś w stanie sam sobie poradzić, czy z kapelą, czy z wokalistą, czy nawet z orkiestrą. Jesteś w stanie sam to ogarnąć. No, ale przecież się przewinęło się w ostatnich dwóch latach prawie 300 aktorów, a przy każdym odcinku pracuje prawie 200 osób, więc to jest zupełnie inna rozmowa. Natomiast praca z zespołem, to wiadomo, rozmawiamy o 4-5 osobach, które są zamknięte w studio i ciężko na tym pracują. No, podobnie jak praca z orkiestrą, tak? Tam mamy 70 parę osób. Ale tam wszyscy wiedzą, o co chodzi. Tak naprawdę niewiele się jedna po drugiej teoretycznie, technicznie, tak naprawdę ona się jakoś tak bardzo nie różni. Różni się oczywiście serduchem, różni się wrażliwością, różni się przede wszystkim pomysłem. Muzyka to jest pomysł. Do tej pory stare nagrania, które chłopcy, a propos wam kubek tutaj, mówię tutaj o Beatlesach, te nagrania ciągle działają, tak? To z tego, że się pojawiło mnóstwo, tony sprzętu, zajebistego sprzętu, który w tej chwili my stosujemy w czasie nagrań,
a oni go nie mieli. Natomiast tam po prostu siadał McCartney, brał wiosełko, śpiewał Led Zeppelin, wszystko się zgadzało, tak? Czy Hey Jude. Tak naprawdę dla mnie cały czas muzyka to jest pomysł, produkcja to jest pomysł. Nawet pomysły, które są na zasadzie kontry, tak jak, nie wiem, kiedyś Kult użył waltorni i w tym momencie pojawiło się zupełnie nowe brzmienie, tak? Jak Janerka używa wiolonczeli i ma w tym momencie charakterystyczne brzmienie. Ja zresztą namawiam do tego, żeby nie bać się. To jest zresztą pomysł, z którym z Chrisem wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy. To jest pomysł trochę, który stosuje Hans Zimmer, czyli największy dla mnie przynajmniej w tej chwili kompozytor muzyki filmowej, tak. Który szuka brzmień tak naprawdę tych, których nikt jeszcze wcześniej nikt nie słyszał. Dla niego dziewczyna, która gra na pile, albo dziewczyna, która gra na koto, albo facet, który wali w jakieś wielkie bębny, jest dużo bardziej atrakcyjny niż najlepszy skrzypek z londyńskiej orkiestry symfoników, prawda? Tak. Więc szukanie pomysłów, to i wrażliwość, i serce. Ja nie wierzę w myki pod tytułem, oczywiście to są jednorazowe strzały, ale nie wierzę w takie myki, że można pracować przez internet. Mhm. Bo to są godziny rozmów, niekoniecznie na temat muzyki, które w pewnym momencie kierują nas w taką przestrzeń, że my siadamy do instrumentów i mówimy, stary, po prostu słuchaj teraz. I to jest ten moment. Tak. Tak? Mhm. Mi się przypomina, Miki, moment, kiedy nagrywaliśmy z Miki do różnych tematów, ale między innymi głównego tematu Syna Królowej Śniegu, nie wiem, czy pamiętasz. Tam była niesamowicie przejmująca melodia, którą napisałeś, skrzypiec. To był akurat kwartet, ta część utworu i one po prostu, dziewczyny, jakby nie mogły kupić tego, co ty chciałeś i ty musiałeś, i to było niesamowite, bo po prostu doprowadziłeś je do szaleństwa, a ja cały czas widziałem, że to nie miało, że to wszystko było zamierzone, że krok po kroku po prostu wyprowadzałeś je z równowagi. I to dzięki temu my osiągnęliśmy ten rezultat, który dla mnie przeszywa po prostu na wskroś tej scenie w filmie. I powiedz mi, wspomniałeś o producencie i roli producenta i w filmie, i u artystów. Teraz pytanie, bo brzmi to tak dla mnie, jakbyś mówił, że producent jest niezbędny. Tak samo jak oczywiście w filmie, jak i u muzyka. Czy uważasz, że muzyk zawsze powinien mieć producenta, czy mógłby być swoim producentem, czy... Wiesz. No wiesz, nie uważam oczywiście, że producent jest niezbędny, bo czasami zespoły mają tak silnych liderów, którzy spełniają rolę producentów. Fajnie jest się zapytać kogoś i nawet najwięksi liderzy zawsze pytają, czy właśnie realizatora dźwięku, wielokrotnie zadają pytania, stary, co ty o tym myślisz? Tak. I to jest kluczowe spotkanie. To kluczowe pytanie, tak? Bo ty patrzysz na to, oni są w amoku twórczym, oni już kompletnie nic nie wiedzą, czasami idą bardzo dobrą drogą, a czasami kompletnie się gubią, nie wiedząc o tym. I ktoś z boku musi spojrzeć i powiedzieć, oczywiście nie lubimy tego i nie jest to przyjemne, ale ktoś mówi, stary, kompletnie do dupy, no. To jest do dupy. W ogóle nie idź tą drogą, nie wiem, idźcie na spacer do lasu, wróćcie, spróbujcie jeszcze raz się za to zabrać, albo w ogóle zostawmy te numery, zacznijmy pisać nowe, bo i takie rzeczy się zdarzają, tak, że wokalista wielokrotnie byłem świadkiem sytuacji, kiedy producent mówił, dobra, to tyle na dzisiaj, a teraz chłopaki, rozjedźcie się do domu, spotkamy się może za 2 miesiące i spróbujemy jeszcze raz podejść do tej płyty, ale teraz to nie ma sensu, bo jesteście zmęczeni, już jesteście w takim szaleństwie, że dalsze granie nie ma sensu, nie? Czy miałeś takie okazje? Czy miałeś okazję to powiedzieć, te słowa? Byłeś zmuszony do powiedzenia stop, przerywamy, albo nie wiem. Wiesz co, pamiętam, nie chcę mówić w tej chwili nazwisk, bo nie wiem, czy te osoby sobie życzą, ale trzykrotnie miałem sytuację, i to naprawdę bardzo dobrymi wokalistami, gdzie zostało przerwane nagranie płyty i koleżka czy koleżanka zostali wysłani do nauczyciela wokalu, żeby poćwiczyć i przyjść przygotowanym. I taka sytuacja spotkała jedną wokalistkę, która pojechała na lekcję, wróciła po 2 miesiącach i to, z czym się męczyła, nie wiem, już byliśmy chyba 3 miesiąc w nagraniach i wszystko było źle. I potem się została wysłana na lekcję śpiewu, po czym przyjechała i w tydzień położyła wszystkie take'i i była świetna płyta. Ja myślę, że każdy z nas miał taki moment w ogóle, gdzie trzeba było artystę po prostu odesłać do domu, powiedzieć, weź odetchnij, potrzebujemy czasu, albo wręcz zabić to dziecko takie, które jest kompozycją. To Hans Zimmer chyba nawet powiedział, tak? Te słowa, że... Dokładnie. Natomiast...
jest to, że my możemy się, myślę, że najważniejsza jest też świadomość, że ktoś nie buntuje się, nie podskakuje, tylko ma już taką świadomość muzyczną, że mówi, okej, skoro tak mówisz, muszę sobie dać spokój, tak, że wie, ale wiesz, im większy muzyk, artysta, wokalista, tym większą ma świadomość tego, że idzie w ślepą uliczkę i w pewnym momencie mówi, dobra, zrywamy tą sesję, spotkamy się za 3 miesiące, ja muszę odpocząć, musimy głowę odparować, bo idziemy źle, nie? Tak, ale w większości wypadków też nie ma na to czasu. Nie wiem, czy też masz takie doświadczenia, ale z tego, co ja widzę, zazwyczaj jest taki pęd do przodu, żeby to skończyć, bo studio kosztuje, bo to są pieniądze, trzeba zapłacić. I na końcu się okazuje, że zamiast dwa dni, trzy dni odpuścić, dostajesz efekt w postaci no shitu po prostu, nie? To prawda. Natomiast wiesz co, studia to kosztowały w czasach, kiedy ja pracowałem w wytwórniach, bo to naprawdę były kwoty, gdzie czasami ponad 100 tysięcy było wydawane na sesje. Pamiętam takie sesje. Naprawdę było ich też sporo, gdzie właściwie od 50 do 100 tysięcy to był ten margines, gdzie się nagrywało płytę. To teraz jest w ogóle nie do pomyślenia. Tak? Tylko w przypadku mega topowych zespołów można sobie na to w Polsce pozwolić. A wydaje mi się, że no jednak w tej chwili trochę home studia, trochę już przygotowane, to ktoś MIDI przywiezie, to jest tylko próbka, wiesz. Często się do studiów dużych przyjeżdża tylko na zgranie, jak wiecie, a fejki chłopaki nagrywają sobie w domu. Jak to jest zrobione? No na pewno coraz lepiej, tak? Technicznie coraz lepiej. Ale to i tak jest sytuacja umiejętności. Bo ja zawsze jestem za tym, żeby brać lepszych od siebie do studia. Jeżeli ja muszę brać kogoś, kto jest gorszy ode mnie, to po co go w ogóle biorę, tak? Dokładnie tak. Dokładnie tak. Tak, że wiesz, brać najlepszych. Nie żałować pieniędzy na muzyków, bo oni wejdą. Po pierwsze zrobią magię. Po trzecie nauczą cię czegoś. A po siódme zrobią to w 15 minut i wyjdą i będzie pięknie, a ty będziesz siedział sobie i zastanawiał się nad czymś innym. A nie... Zespół, który zna się od lat i coś tam już zrobili i się przede wszystkim zżyli. Często są to przyjaciele, licealiści i teraz już mają 20 parę lat, więc się znają od lat. No ale ewidentnie i wiesz, że obaj mieliśmy takie sytuacje. Ewidentnie jeden element na przykład nie gra. Którykolwiek z instrumentów. Nie daj Bóg, to jest perkusja czy bas. No właśnie i teraz... Producent musi być bardzo dobrym psychologiem. No bo jakby ja mam takie trochę podejście zero-jedynkowe, zmienić element, który nie działa, bo wydaje mi się, ja że nie możesz tak wysłać gościa do szkoły, bo to za długo potrwa. Słuchajcie, miałem taką przygodę, muszę wam to powiedzieć, bo nawet się zastanawiałem ostatnio, jak to w ogóle mogło się udać. Nagrywaliśmy zespół, który później był jedną z dużych gwiazd. I to był problem z basistą. Ewidentnie chłopak nie czuł klimatu, nie wiedział w ogóle o co chodzi. Reszta perfekcyjnie grała. No i nie mogąc dać sobie rady z nim, już po którymś tam nagranym fragmencie, on już nagrał wszystkie te utwory, wszystkie były złe, bardzo złe. Mówimy, słuchaj, to teraz w nocy my sobie tu zostaniemy, poedytujemy to wszystko, posłuchacie rano. I zobaczycie po prostu, czy to w ogóle się do czegoś nie nadaje, czy nie. No jak się domyślacie, w nocy przyjechał kolega, który zagrał wszystkie tejki zamiast niego. Rano kolega przyjechał, cały zespół przyjechał. Ja po prostu myślałem, że śnie. On naprawdę myślał, że on to zagrał. Ponieważ posłuchał tych tejków i mówi, słuchajcie panowie, no naprawdę dobra robota. Ale tak sobie myślę, że od początku nie było źle. Natomiast wiesz, sound był zupełnie inny. Atak na ten dźwięk był zupełnie inny. On tego wszystkiego... No on do dzisiaj jest przekonany, że on tą płytę nagrał. No i bardzo dobrze. Ale niech się cieszy. To się dosyć często zdarza w ogóle. Nie? No, to nie jest przypadek. Nie było już kompletnie szans, nie, żeby to uratować. Ale myślę, że no trzeba jakoś delikatnie wytłumaczyć. No. Wielokrotnie się zdarzało. Słuchajcie, naprawdę w najlepszych bandach zdarzało się, że przyjeżdżał sideman, nagrywał i często nawet mówił, dobra, jak chcesz się podpisać pod tym, to się podpisz. A ja nie muszę się podpisywać. Ale często było tak, że kto inny nagrywał partię na płytę, a później kto inny grał na koncertach. Więc to nie jest nic złego. Tak, tak, no. Specjalizacja w studiu też ma swoją jakby charakterystykę i czasami muzycy, którzy są fenomenalni na scenie, są średni w studio i odwrotnie. Mhm. Muzycy, którzy się sprawdzają genialnie w studio, są drewniani na scenie, więc to żyjący organizm. Myśmy pogadali o tym z Przemkiem, nie? Jak pamiętasz, Chris, tak. Chyba w drugim odcinku. Tak, tak.
Dokładnie tak. Dokładnie o tym mówił, o czym ty mówisz w tej chwili. No bo ja znam parę historii, których nazwisk nie mogę powiedzieć, bo znałem Sidemana, gitarzystę, który robił za największych w sumie amerykańskich, a sam był Hindusem, co najlepsze, i to jazzmanem, a grał rockowe solówki nie do zagrania. Ale o Beatlesach się mówiło na przykład, prawda, że perkusista, nie wiem, czy to prawda, czy nie, w końcu, że nagrywał kto inny niż perkusista ich, nie, więc jakby... Do tego, z racji tego, że jednak tych Sidemanów się nigdy nie wymieniało na tych, często na tych, wiecie, na tych w opisach, no to się nie dowiemy pewnie, bo pewnie nie chcieli, żebyśmy się dowiedzieli. Ale ja nie uważam, że to jest coś złego. Ja uważam, że jeżeli jest sytuacja taka, że wiesz, jednak koncerty mają inną specyfikę, a album zostaje po nas na wieki, więc jeżeli to mają być nagrane zawodowo, to naprawdę nie ma się co wstydzić tego, że przyjdą nasi starsi koledzy, którzy zamiast nas zagrają i będzie też, i będzie pięknie, no i będzie pięknie. Dokładnie. Piotr, chciałem cię zapytać o jeszcze jedną rzecz. W zasadzie zmienić trochę temat, bo porozmawialiśmy chwilę o produkcji, porozmawialiśmy chwilę o kompozycji. Natomiast chciałem cię zapytać, bo pewnie dużo ludzi na to czeka, bo wiem też, że byłeś szefem A&R w Sony Music Polska. Tak. I chciałem cię zapytać, bo tytuł naszego programu dzisiaj jest Artysta na smyczy. Trochę, taki jest przewrotny. Powiedz mi, co ty o tym myślisz w ogóle? Czy to jest prawda, że artysta jest trochę na smyczy, wiążąc się z wytwórnią? Na pewno tak. Natomiast wiesz co, no, rozmawiamy, mam wrażenie, że rozmawiamy o czymś, co się działo przed I wojną światową, ponieważ w ciągu ostatnich lat tak się zmienił rynek muzyczny. Według mnie wytwórnie są do niczego niepotrzebne w tej chwili, bo jest tak duża. Stacje, które kiedyś decydowały o tym, kto jest gwiazdą, a kto nie, MTV, są w tej chwili właściwie bez znaczenia. VH1, MTV, te wszystkie stacje, Viva. Nie wiem, czy w ogóle ktoś pamięta, że takie stacje były i że decydowały o rynku muzycznym. Teledyski, mając do dyspozycji GoPro i pomysł, bo iPhone'a 4K jesteśmy w stanie sami sobie robić. Muzykę jesteśmy sobie w stanie sami robić. Wtedy bez wytwórni nie było ani studia, ani pieniędzy, ani teledysku, ani promocji. A teraz promocja radiowa, nie wiem, czy ktoś jeszcze słucha radia? Może w samochodzie. Tak. Natomiast tak naprawdę wszystko jest w sieci, więc słuchajcie, to co się wydarzyło przez ostatnie parę lat, to jest totalna wolność wypowiedzi muzycznej. Nie ma żadnych ograniczeń. Każdy może sobie zrobić profil na Facebooku, każdy może sobie zrobić kanał na YouTubie, każdy może swoją twórczość pokazywać mega profesjonalnie. Bo teledyski, które myśmy realizowali wtedy profesjonalnie, to te kamery dzisiaj się mogą być tylko atrapami przy jakichś kolejnych rzeczach, bo iPhone ma więcej możliwości. Więc wydaje mi się, że nie ma w tej chwili żadnych ograniczeń i wytwórnie są kompletnie do niczego niepotrzebne. Mm-hmm. Do niczego. Nie w ogóle dziwię się. One oczywiście handlują w tej chwili jakimś back-katalogiem. No i wiadomo, że mają prawa do starych coverów i do starych płyt. I to jeszcze gdzieś tam 17 razy przez tą sieć będą mielić, bo jeszcze sprzedają ciągle MP3, które oczywiście nie nadają się kompletnie do słuchania. Ale za chwilę już sprzedają wave'y, za chwilę będą sprzedawać mastery płyt. I jeszcze spokojnie 17 razy tym towarem obrócą, a być może zaraz wyjdzie jeszcze nowa technologia. Słuchajcie, tak? Ja ostatnio, bo jak wiecie, lubię technologiczne rzeczy, dowiedziałem się, że Universal i Sony robią wszystkie piosenki w Atmosie. Remiksy, no, słuchajcie, tak. W Atmosie. Tak. Czyli jak... A to jest jeszcze powiedz, co to jest Atmos. Atmos to jest... Bo ja wiem, ale reszta może się, wiesz... No Atmos to jest ostatni format, można powiedzieć, dźwięku takiego, można powiedzieć, dookólnego, już prawie, można powiedzieć, sferycznego, bo 5.1 dawał nam to jakby horyzontalnie, tak? Dobrze mówię? Horyzontalnie. A tutaj mamy jeszcze wertykalnie głośniki, więc po prostu zdecydowali, że to będzie przydatne, a Netflix też wchodzi w Atmos, no to sobie pomyśleli, jeżeli chcą używać piosenek naszych w Atmosie, a będą już je mieli w Atmosie, bo będą zrobione, no to wynajmują naprawdę bardzo duże ilości ludzi w ogóle na świecie do zgrywania w Atmosie. W tej chwili, słuchajcie, jest naprawdę ogromny popyt na coś, co ja z Mikim pamiętam, rozmawialiśmy, słuchaj, 5.1 to się nie przyjmie. I się w sumie nie przyjęło. Muzyka nadal jest w stereo, większość filmów też jest w stereo.
Więc ja nie wiem, no jest, jest Atmos, więc tak jak mówisz, Miki, oni po prostu będą sprzedawać ten back katalog jeszcze wiele, wiele lat i wymyślać nowe formaty. Tak, no wiesz, kiedyś wokół wytwórni gromadziła się taka też grupa ludzi, ponieważ wytwórnie, poprzez to, że były płyty sprzedawane i one były w sklepach i zupełnie inna sytuacja dystrybucyjna była tak. Kiedyś, no to były jakby potężne firmy, tam też gromadzili się wokół tego ludzie, którzy normalnie zarabiali, czyli muzycy, producenci, którzy przez firmy byli kierowani do nowych bandów, które były właściwie produktami, bo zespoły, które wiedziały, co chcą, to tak naprawdę ta wytwórnia była tylko takim kanałem dystrybucyjnym, żeby te płyty gdzieś w sklepach się pojawiły i żeby dystrybutorzy w terminie płacili. No, jako były kombatant wytwórni muzycznych mogę powiedzieć, że to już jest epoka, która podejrzewam już nigdy nie wróci i dla młodych twórców nie potrafię sobie wyobrazić sytuacji, w czym mogłaby pomóc wytwórnia, w czym nie pomogliby w tej chwili koledzy, czy niezależni producenci, czy serwisy, czy no wszystkie te rzeczy, które mamy w sieci. No tak. Ja mogę zadać pytanie Davidowi Fosterowi, on mi, jeżeli będzie miał ochotę, za 10 sekund odpowie, tak? Jak szukałem, jak rozmawialiśmy o muzyce do Leśniczówki, wracam ciągle do niej, czy później jak robiliśmy muzykę do Dróg Wolności, no to w 3 sekundy na Facebooku zapytałem Edytę, czy chciałaby zaśpiewać tą piosenkę, czy Krzyśka Cugowskiego, czy ma ochotę zaśpiewać tą piosenkę. Nawet nie używaliśmy telefonu do tego, więc w ogóle o czym mówimy? No, to komunikacja... Zapytasz Seal niesamowite. Kurek do twojego utworu i za chwilę Seal ci odpowie, to wyślij mi pod... Kładę ci podłoże i będziesz za 5 minut miał mój głos, no więc w ogóle kosmos. Też niesamowite jest to, że ludzie ciągle jeszcze stoją w kolejce do wytwórni z płytami w ręce, nie? Tak, to jest bardzo ciekawe. W cudzysłowie. Że jednak, wiesz, błagam, wiesz, jakiś kontakt do wytwórni, kogoś. To w ogóle już nie te czasy, to masz rację. No. Ja... Bo jeszcze wierzą w siłę radia, bo jeszcze wytwórnie mają jakieś swoje kanaliki gdzieś tam w radio, jakaś promocja, coś, no ale... A czyli tak jednak się przydaje do czegoś wytwórnia. Nie, ale wiesz, jeżeli ktoś słucha radia, no Grzesiu, kiedy ostatni raz słuchałeś radia, jak nie jechałeś samochodem? No. Oj, tu tak, no to prawda. Słuchajcie, poza tym ja uważam, że w ogóle płyta została tylko takim CD, mówię, nie? W tym formacie. Jest to format dla mnie, który tylko jest taką cegiełką. Dajesz komuś 4 dychy, a on ci daje jakby tą cegiełkę w zamian, żeby ci pokazać, że go wsparłeś. I w ogóle uważam, słuchajcie, że taka teoria moja jest, nikt płyt nie słucha, nie? No bo ja wszystkie płyty, które kupuję od przyjaciół, żeby ich wesprzeć, po prostu mam taką półeczkę, na której one wszystkie lądują. Chyba, one są. Chyba, że one są książką. Ja uważam, że teraz powinniśmy mieć książki z insertem i po raz pierwszy w życiu przeczytać, co dokładnie tak naprawdę jest tam napisane, bo z reguły ja nie widzę w ogóle tego, nie? Więc tego nie czytam. A jeżeli będzie to format książki z płytą włożoną z tyłu, to ty sobie ją włożysz na półkę i będziesz mógł do niej wracać. I uważam, że tego typu podejścia są ciekawsze niż tylko płyta w formacie płyty, której 100 ludzi nie słuchają, no umówmy się. Nie? Ale wiesz, z drugiej strony kiedyś oczywiście znowu wracamy do tego, że było to niemożliwe, ponieważ fabryki, które produkowały płyty, już nie mówię o tym, że część z nich w ogóle była poza granicami Polski, pierwsze linie technologiczne pojawiły się bardzo późno, ale w tej chwili co za problem wyprodukować sobie samemu płytę, tak? I to w ilości na przykład 100 egzemplarzy, gdzie każdy będzie numerowany z podpisem i będą to gadżety dla fanów, które też zostaną za pomocą sieci rozdane w konkursach czy sprzedane. No to jest w ogóle żaden problem, bo nie ma żadnych barier. Po prostu skończyło się pieprzenie i molesting starych wielkich wytwórni, które mówiły, my tylko mamy prawo, wy bez nas nic nie znaczycie. Nie, to już jest bzdura. Ten upadł, nie ma w ogóle o czym gadać. Wszyscy sobie robimy to, co chcemy, jest pięknie. Taka prawda. Dokładnie. Słuchajcie, ta wolność może być dla nas przekleństwem, tak? Bo się zrobił straszny młyn w sieci. Teraz pytanie, jak zrobić platformę, która będzie w jakikolwiek sposób pozycjonowała, co jest fajne, a co nie jest fajne, bo tracimy dużo czasu na słuchanie gówna. Bo jest mnóstwo błota, które nas zalewa. A perełeczki, ale one i tak się przebiją. To nie ma bata, żeby coś, co jest dobre, nie przebiło się nawet w takim zalewie błota, który gdzieś tam cały czas wiesz, do nas płynie. Odpowiedzią na przykład na Spotify'u są te DJ-e w tamtych czasach, są playlisty i żeby dostać się na playlistę jest bardzo trudno, a ja na przykład takie playlisty mam i one są po to, żeby ci podawać coś, co ty
czemu ty ufasz, że dostaniesz dobrą muzę na tej playliście i one są ponoć na wagę złota. No i chciałem też tylko tu nadmienić, słuchajcie, żebyście zadawali pytania na YouTubie i na Facebooku, bo my zadajemy Mikiemu, ale Miki jest tu dla was przede wszystkim, bo my go znamy i możemy do niego napisać na Messengerze w każdej chwili, nie używając telefonu. Z reguły w ogóle powiem wam tak, że no jak wiecie, być może wiecie, pracuję dla Mikiego od lat i to wygląda, a mam dosyć specyficzną relację z moim telefonem i wygląda to tak, że czasami dzwoni telefon mojej żony. Jeżeli to jest Miki, to naprawdę mam problem, bo to znaczy, że dzwonił 20 razy na mój telefon, potem wysłał 40 messages na Messengerze, parę SMS-ów, w końcu dzwoni do żony. To już wiem, że muszę telefon trzymać. O tak! To już przegiałeś. To już przegiałem i wtedy jest Mikuś i z tyłu leci. No, więc jakby... Ale jest wielu znajomych takich, którzy odbierają telefon poprzez małżonki. No właśnie. Sam znam kilku takich. No więc, słuchajcie, zadawajcie pytanie. Tutaj Good Grooves, nasz kolega z Poznania powiedział, znaczy skwitował, czy zadał pytanie? Zadał pytanie. Czyli za chwilę studia produkcyjne będą mogły zostać współczesnymi wytwórniami. No wydaje mi się, że tak. Tak, już jest. Ja myślę, że wytwórnie, to jest bardzo ciekawe, co kolega tutaj napisał, ale myślę, że za chwilę może dojść do takiej platformy, na której będzie, nie wiem, 40 polskich studiów, które produkują muzykę i one będą umieszczały tam nagrywali, więc tak, to jest ciekawa droga, ale wydaje mi się, że to jest możliwe, że studia przejmą w jakiś tam sposób rolę wytwórni. No. Właściwie studia są takimi małymi wytwórniami. Już w tej chwili. Tak, poniekąd, szczególnie te produkcyjne. Tutaj kolega napisał, ja zbieram i słucham, rozumiem, że chodzi ci o płyty. No jakby dla mnie i problemem, może nie tyle problemem, co taką chęcią używania płyt, to jest tylko to, że ściągnę sobie dobrej jakości pliki i używam go po prostu na komputerze do odsłuchu, bo wolę referencyjnie słuchać wave'ów niż MP3, które są w Spotify'u. Natomiast myślę, że Arcade Design właśnie, czy ja, czy paru innych ludzi, to jest naprawdę mała liczba, to znaczy większość, przeważająca większość nie słucha płyt, tylko słucha Spotify'a i streamingowych platform, a my się musimy trzymać głównie tego. Płyty muszą być, bo są właśnie tym tokenem, tym sposobem wyrażania wdzięczności przez artystę dla swojego słuchacza, który przychodzi na przykład na koncerty, nie? Więc nie wiem, no nie wiem, Miki, czy tobie... Płyty raczej na koncertach właśnie. Są sprzedawane w tej chwili. Nie? Tak, Miki, ty uważasz... W Empiku jest prestiż być w Empiku, ale nie wiem, czy jeszcze ktoś kupuje. Tak. Ja myślę, że to jest, wiesz co, nasza czy wasza generacja jeszcze gdzieś tam jest fajnie mieć płytę, ale dzieciaki, które mają już to wszystko załadowane w swoich telefonach, tak naprawdę, wiesz, ja trzy dni temu była premiera nowej płyty Edyty Bartosiewicz, na którą ja osobiście czekałem od bardzo dawna, bo kocham ją miłością czystą i prawdziwą i uważam, że jest wybitną artystką na poziomie światowym. I jak tylko się ta płyta pojawiła, była informacja na Facebooku, którą Edyta dała, że płyta już jest w sieci. Ja byłem akurat gdzieś tam w trasie po 15 sekundach. Miałem tą płytę u siebie w telefonie. Nie musiałem jechać do Empiku nigdzie. To jest po prostu genialne, że ona odpala i to jest, tak naprawdę to równie dobrze. I po co tu jest wytwórnia? Jeżeli studio, w którym nagrywała, umieszcza to w sieci, umieszcza to na jakimś tam, nie wiem, jakimkolwiek, czy właśnie na Spotify'u, czy umieszcza to na jakiejś tam Apple'owskiej, na iTunesie, czy gdziekolwiek, czy Tidalu, czy gdzieś. I ja mogę za 15 sekund mieć cały album i mogę go słuchać już sobie tak w podróży, no to jest genialne, to ja nie potrzebuję, ja płacę za to, ale mam, nie tracę. Ja mogę sobie teraz podjechać i kupić płytę, co prawda nie bardzo mam ją gdzie odtworzyć już, bo przesiadłeś się magnetofony kasetowe? Tak, być może u Chrisa gdzieś tam jeszcze jest jakiś odtwarzacz, to jak będę, to z przyjemnością sobie posłucham, ale ja wiem, że na tej dalu mam lepszą jakość niż na płycie, bo tam mam po prostu wave'y, więc w ogóle nie ma już o czym mówić. No to, no to słuchajcie... Że tej zwrotu nie ma. Tak. Tutaj mamy pytanie od Mikołaja Służewskiego. Pozdrawiamy cię, Mikołaju. Pytanie brzmi:
Ale jak ma taki samodzielny artysta konkurować z budżetem promocyjnym wytwórni? Tutaj no, zgodzimy się, chłopaki chyba, Miki i Grzesiu, że jednak te pieniądze na promocję wydać trzeba nawet na Facebooku, bo żeby dotarła ta informacja o płycie Edyty do wszystkich, to musisz rzucić kasą. Natomiast wydaje mi się mimo wszystko, że ona jest niewspółmiernie niska, ta suma, w stosunku na przykład do reklam w telewizji, nie? Gdzie się wydawało miliony na te reklamy. Jeszcze ja już dawno nie widziałem reklam płyt w telewizji. Tak, to odeszło w ogóle. Mówię, jedynym jeszcze to, o czym mówiliśmy od początku, jedynym jakimś takim nośnikiem i reklamowym, i promocyjnym to jest to radio. Mhm. Ale tak naprawdę na Facebooku my też często reklamujemy jakieś tam jakieś filmy, które robimy, na które nie było budżetu, bo robiliśmy je sami bez telewizji. I no to nie są jakieś kwoty, które kiedyś były, tak? Kiedyś się wydawało kilkaset tysięcy na reklamę płyty. W tej chwili, żeby dotrzeć do Facebooku do kilkunastu tysięcy ludzi, wystarczy wydać 500 zł, więc tak. W ogóle to już nie. Jeżeli coś jest dobre, uwierzcie mi, jeżeli coś jest, 5 osób roześle po swoich kumplach, zaraz się robi 100, zaraz się robi 1000, kilkanaście tysięcy, się robią miliony, więc nie ma siły. Mhm. To trochę efekt kuli śnieżnej się robi, nie? Wiesz, są patenty na to, ja już w tej chwili nie chcę mówić o wszystkich, ale są patenty, że na przykład, nie wiem, moi koledzy, którzy chcieli pokazać coś, co było interesujące, jakąś zapowiedź filmu, wbijali się na przykład na profil jakiejś znanej gwiazdy i umieszczali link do czegoś. Zanim tam się ktoś połapał, admin wykasował, to kilkanaście milionów ludzi już to zobaczyło, więc to zobaczyło. Tak, tak zwanych influencerów YouTube'owych. Tutaj Arcade Design mówi, ok, pytanie, skoro nie wytwórnie, to jaki kierunek polecasz dla szukających promocji artystów? YouTube ma dość dziwny algorytm. Tak, ale wiesz, no właśnie wydaje mi się, że tu jest ciekawostka, że są ludzie, trochę tacy jak DJ-e, wpływ influencerzy, którzy będą cię promować, jeżeli będziesz... No będziesz tego wart, nie? Tam pewnie jakieś pieniądze może wchodzą w grę, ale natomiast to, co jest ciekawe, słuchajcie, Netflix, ponieważ Netflix, HBO i te wszystkie współczesne firmy produkcyjne, produkujące filmy, bardzo szukają, o dziwo, niezależnych artystów. Więc dla was platforma idealna. Tak, tak samo, wiesz, no to mówimy w tej chwili o platformach typowo filmowych, tak? Ale to samo jest w muzyce. Tak naprawdę pytanie jest o drogę, którą trzeba iść, tak? Nie ma w tej chwili, właściwie każda z dróg jest dobra. To jakieś narzędzia zabezpieczające na YouTubie czy na Facebooku, to wszystko jest do ominięcia. Tak samo jak można zabezpieczać, tak samo można to omijać i znaleźć drogę. Zawsze możesz wysłać, jeżeli uważasz, że twój numer jest dobry. Ja mimo że już od wielu lat nie jestem ajendarem, ja ciągle dostaję ludzi, którzy coś tam pamiętają albo gdzieś mnie tam znajdą, dostaję ciągle piosenki do oceny i nikomu nie odmawiam. Za każdym razem mogę powiedzieć, ok, to mi się podoba. Nie wiem, jeżeli... No ostatnio mieliśmy jakąś sytuację z jednym z naszych kolegów, który wysłał, bo szukał pilnie namiaru, bo wcześniej rozmawialiśmy o tym, że jego klimaty to jest Marek Kościkiewicz, tak? Wybitny muzyk, kompozytor i tekściarz. I finalnie gdzieś tam po pewnym czasie dojrzał do informacji, słuchaj, chciałbym to pokazać Markowi Kościkiewiczowi. Natychmiast dostał od nas namiar, skontaktował się z Markiem, Marek tego posłuchał. Nie wiemy oczywiście, czy mu powiedział, może jednak zadzwoń do mnie za 2 lata, ale nie ma żadnego problemu, żeby się skontaktować. Więc jeżeli działasz w jakimś stylu, to zawsze możesz mistrza poprosić o opinię. I nikt, podejrzewam, nie odmówi czegoś takiego, chyba że jest burakiem. No to jak masz mistrza buraka, to już niestety to już jest twój problem. Ale generalnie wydaje mi się, że pytać, pracować, a przede wszystkim pracować. Bo ja akurat jestem, tak jak i Chris, pochodzimy z Wielkopolski i tam jednak ten etos pracy, on się świetnie przekłada i na branżę filmową, i na branżę muzyczną. No niestety, cały czas zasuwamy. Cały czas się czegoś nowego jesteśmy w stanie dowiedzieć. Tak. No. Tylko ci, którzy nie pracują, stoją w miejscu, a my pędzimy dalej. No tutaj jest wiele pytań natury właśnie sprzedawania się. Słuchaj, no my akurat nie jesteśmy specjalistami od tego, natomiast powiem ci, że jest bardzo dużo nowych firm i tych trochę starszych, które się specjalizują konkretnie w promocji na internecie i naprawdę nie są to już sumy przekraczające możliwość normalnego człowieka. Ludzie pożyczają pieniądze, nie wiem, na nowy telewizor 60-calowy albo na wakacje, to zamiast kupić telewizor, niech sobie wydadzą po prostu na promocję płyty. No. Wiecie, no... Nie, że są małe lebele, które gdzieś tam są wokół wytwórni,
To znaczy, mówiąc też o wytwórniach, ja mam na myśli najczęściej czas wielkich wytwórni. Małe wytwórnie, jakieś offowe sytuacje, no oczywiście cały czas mainstreamowe, one będą istniały i czterech chłopaków założy sobie wytwórnię i może się okazać, że za chwilę będą naprawdę dużą konkurencją, tak? Były takie wytwórnie jak Postrzy Magic czy coś, gdzie powstawały i były konkurencją dla wielkich. Wielcy oczywiście wchłaniali. Nie ma żadnego problemu, żeby się pojawiła w Spotify'u, tak? Czy w iTunesie. Bo wiem, że dużo niezależnych bandów tam można spotkać, więc nie ma problemu. Trzeba się też postarać, no bo też myślę, że część ludzi czeka, że tu nie wiadomo, co się wydarzy. Nie, sami musicie zasuwać i sami musicie się dobijać o swoje i wtedy będzie okej, no. To w większości właśnie chyba tak jest, że jest wysłanie materiału, no wysłałem, to i teraz się odezwą. Tak. Wiesz, to kiedyś jak wchodziły kasety do wytwórni, to odróżnialiśmy, komuś bardzo zależało, to ta kaseta czy płyta była elegancko już z grafiką, jakaś okładeczka, ale mnóstwo było takich, że widać było, wiesz, nagrał tam, nawet mu się nie chciało pisać, tam coś długopisem napisane. No widzisz też podejście, albo ktoś to poważnie traktuje i szanuje ciebie też jako kogoś, kto ma zadecydować o dalszej twojej karierze, albo ma to w dupie. No jeżeli ma to w dupie, to ja też go mam w dupie. Jeżeli mu zależy, wiesz, wielokrotnie ludzie sami przyjeżdżali, ze Śląska przyjeżdżały kapele, taki był początek zespołu Łzy. Oni się, wiesz, kilka razy wybierali do nas, pokazywali kolejne piosenki. Naraz się okazało, że za którymś razem zatrybiło, tak? Największa determinacja, jaką w swoim życiu spotkałem, jeżeli chodzi o zrobienie kariery, to był Michał Wiśniewski i ich troje. Oni grali praktycznie za darmo koncerty po to, żeby ludzie ich słuchali. Oni przychodzili do wytwórni non-stop z materiałem, co chwilę, jak mieli nową piosenkę, to przychodzili pokazać. Przecież nie ma żadnego problemu. Tak. Ale oni się bili o to wszystko. Tak. Oni walczyli o to wszystko i mieli w pewnym momencie ogromny sukces, tak? Bez względu na to, czy się to komuś podoba, czy nie. Ale osiągnęli sukces, nie? Determinacją. Czyli znowu dochodzimy do punktu, w którym trzeba robić po prostu swoje i robić swoje i robić swoje i robić swoje. I się naprawdę nie chwytać wszystkiego. To znaczy wiem, że w pewnym momencie, słuchajcie, staracie się robić wszystko, bo tak jest na początku. Natomiast naprawdę warto się opierać na kolegach. Dlaczego? Dlatego, że największe gwiazdy mają tak, że jeden robi beat, drugi robi bass, tak, prawda? Ci wszyscy najlepsi mają ludzi od każdego, więc wy też macie takich przyjaciół, nie bójcie się ich używać. I używajcie takich, którzy naprawdę robią robotę, nie? Bo musicie jakby konkurować z tym, co już jest na rynku, więc to też nie jest łatwe, nie? A tak naprawdę im większy artysta, tym więcej pracy, tym więcej poświęcenia, tym więcej determinacji. Mieliśmy z Chrisem przyjemność całkiem nie tak dawno pracować właśnie z wybitną wokalistką i wybitną artystką o dużej wrażliwości, czyli Edytą Górniak. Tak. I to jest po prostu heros, to jest takie hero pracy, tak. 4 godzin, jeżeli ona coś musi zrobić. I tam jest wszystko perfekcyjne. I jest nagrane w 17 tonacjach. Jest jedna piosenka nagrana w 17 tonacjach i dopiero jest wybierana tonacja, która najbardziej pasuje. Tak. Tak? Więc to są kosmiczne rzeczy, tak. Ale tam nie ma nic na zasadzie, że o coś odpuszczę. Nie, tam była, ona nas tak przeczołgała pięknie, że to aż było przyjemnie. Aż było przyjemnie. O, mamy pytanie off top. Od Łukasza Sienickiego. Pozdrawiam cię, Łukaszu. Jak to jest do Mikiego? Jak do cholerki poradzić sobie z problemem niedokończonych projektów? Siedzisz nad tematem 3 dni, na 4 dzień nie możesz już tego słuchać i zaczynasz nowy projekt. Miki. Ja odcinam puszki, które się za mną wloką. Nie mam takiej teorii, jak kiedyś moi koledzy mieli, dobra, ja już tą płytę muszę dokończyć, żeby mieć ją z głowy. Nie. Odcinam te puszki, zostają, samochód jedzie dalej, do widzenia. Jeżeli ten projekt nie wyszedł od razu, jeżeli ta kompozycja zaczyna męczyć już, bo ma 2 zajebiste zwrotki i kuleje mu druga część refrenu i po prostu siedzisz i nic już nie zrobisz i wiesz, że nie zrobisz, to po prostu zapomnij o tej piosence, napisz sobie 7 nowych, może któraś z tych 7 będzie super. I być może wtedy wrócisz do starego, kiedyś. Tak. Zresztą te stare piosenki, one się przydadzą na emeryturze. Podobno do 40 roku życia człowiek ma pomysły, a później już korzysta z tego, co napisał, jak miał 20 i zostawił w szufladzie, więc to się kiedyś przyda. No, tak. Może syn dokończy, wiesz, może syn dokończy. Znaczy, tutaj Łukasz, chciałem ci powiedzieć, że akurat jakby w takim po szwedzku, jak to się mówi, chwytał za telefon do kolegi na przykład Cibora, którego pozdrawiamy serdecznie. No i co? Za pół godziny był pierwszy tekst, który potem się trochę szlifował, ale tak naprawdę piosenka powstawała w pół dnia max.
A potem aranżacja czy wykonanie to już jakby, no wiadomo, że można trochę dłubać to, w zależności od skomplikowaności, jakby złożoności aranżacji, natomiast naprawdę sama piosenka, jak się nie klei od początku sama ze sobą w sobie, na akordach i melodii, to nie będzie tylko gorzej później, nie? No. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Panowie, ja chciałem was jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo na początku poruszyliśmy temat, że no, obaj mieliście przyjemność pracowania we Francji. Jestem ciekaw, czym ta praca tam, bo też zajmowaliście się muzyką, robiliście fajne rzeczy, czym praca tam nad muzyką różni się od pracy tutaj? Czy jest w ogóle jakaś? Jedną tylko historię, jak zaczęliśmy z Chrisem pracować, której nie mogłem zrozumieć. Bo zaczęliśmy, pamiętam moja pierwsza sesja, zaczęliśmy pracować od godziny, tam nie pamiętam, 9 chyba, Chris popraw mnie, czy no, może 8, ale chyba 9. No, pracujemy, jest flow, wszystko się zgadza. No i coś tam jeszcze gramy i naraz jest godzina 12, w tym momencie ja mówię, zaraz, moment, hej chłopaki, no bo przecież jeszcze nie dograliśmy końcu, jeszcze tu wiesz, jeszcze jesteśmy w amoku. No ale jest teraz 12, do drugiej jest przerwa, wracamy o drugiej. Stary, ja myślałem, że ja śnię. Grali do 12 i później była dwie godziny przerwy, bo oni jedli obiad. I ja tego nie byłem w stanie zrozumieć. Ale co jest w momencie, kiedy jest, wiesz, kiedy wszystko się zgadza, kiedy ty masz właśnie flow, kiedy musisz przeciągać. W Polsce nie ma czegoś takiego, że jak dobrze idzie, to facet o godzinie 12 idziemy dalej, tak? Idziemy, no to tą przerwę zrobimy o 4 albo w ogóle jej nie zrobimy, jak jest zajebiście. A tam była sytuacja, że ja nie wiem, jakieś związki zawodowe, prawo pracy, może ten obiad, ale 12 były heble w dół. I dla mnie to była jedyna różnica. Ja w ogóle tego nie byłem w stanie dość długo skumać. Chris też na początku mówił, nie, ale to przecież stary, no jest 12. A później mówi, nie, w ogóle nie ma o czym gadać. Musiałem go troszeczkę przestawić na polską. Na pewno. Pytanie, jak wprowadzimy taki reżim u nas, czy nie stracimy roboty? Jak coś dobrze... Nie, oczywiście żartuję. A oni mieli jakieś, nie wiem dlaczego Chris to było z tym. No jakby to jest kultura francuska jedzenia. Oni żyją po to, żeby jeść. Niektórzy jedzą, żeby żyć. Więc tutaj jest ta różnica. Wiecie, no też trzeba sobie też zdać sprawę z tego, że Francja ma dosyć unikatowy sposób w ogóle płacenia artystom. Się to nazywa intermittence du spectacle i to jest takie bezrobocie, które polega na tym, że jak wyrobisz, powiedzmy tam, już nie pamiętam ile to jest z roku na rok, ale powiedzmy średnio 45 dat. To są takie jakby daty, czy to idziesz na koncert, czy grasz w studio, to jest data. I po 45 zadeklarowanych datach na kolejny rok, jeżeli w danym miesiącu wypracowałeś tylko 10 dni, czyli tych 10 dat, to na resztę ci wypłacają bezrobocie. I ono jest na tyle istotne finansowo, że pozwala ludziom na dużo większą kreatywność, bo jak nie mają płatnych robót, to mogą przez to, że mają te pieniądze, robić jakieś rzeczy bardziej charytatywne, czy jakieś, kurczę, nie wiem, teatrzyki dla dzieci, cokolwiek. I Francja ma naprawdę mocno rozwinięty rynek muzyczny i w ogóle artystyczny dzięki temu systemowi. Nie wiem, czy kiedykolwiek... Słuchaj, ale mi się wydawało, że była jakaś historia ostatnio, że coś mieli wprowadzić takiego dla muzyków w Polsce. Mam nadzieję, że teraz to się zmieni, bo teraz ostatnio politycy doszli do ciekawych właśnie spostrzeżeń, że entertainment i branża w ogóle rozrywkowa, filmowa, muzyczna to jest 3,5% PKB Polski. No to jak słuchałem dzisiaj rano Adasia Sztaby, który też opowiadał o tej całej historii, no Adaś twierdzi, że my jako entertainment dajemy większe PKB niż górnicy. Nie sprawdzałem tego, ale nie mam powodu, żeby Ada się w nie wierzyć. Więc wydaje mi się, że jeśli tak jest, to naprawdę nie jest to nie do przecenienia. Więc mam nadzieję, że w końcu, nie wiem, minister kultury, bo to właściwie chyba w jego gestii, pochyli się nad tym tematem. I to, o czym teraz Chris właśnie mówił, czyli jakby moment, kiedy ty nie grasz koncertów, a wcześniej wygospodarowałeś, czyli te pieniądze są kumulowane z twoich podatków właśnie na to, że w momencie, kiedy się cokolwiek dzieje, jesteś chory, albo właśnie nie masz koncertów, bo pracujesz nad nową płytą, no, to ty dostajesz coś, co nie jest żadnym zasiłkiem, ani niczym takim. Jest po prostu twoim wypracowanym cashem, który wtedy jest na tą czarną godzinę przygotowywany, jest ci wypłacany, a w momencie, kiedy znowu odpalasz silniki i twoja kapela zaczyna grać, to się przestają ci to płacić, a ty wtedy znowu pracujesz, odprowadzając podatki. Więc na pewno ten system jest do zrobienia. Są, wiem, że są ludzie, którzy się tym zajmują, którzy, no, nie wiem, Staszek Trzciński, który też ostatnio o tym mówił,
czy Marek Hojda, który tam w ramieniu, w tym jest takim jakimś orężem w zaicie do tych jakby tej nowej ekipy, która wchodzi i jakieś tam zmiany próbują zrobić. No, wydaje mi się, że zmiana powinna być zrobiona i tak systemowo. To musi być cały system. Niech się wzorują na Francji, niech się wzorują na Wielkiej Brytanii, niech się wzorują na krajach cywilizowanych, które tą całą sytuację z artystami mają już przerobioną. Może nie należy wymyślać nic nowego, tylko przenieść system i skopiować go. Nie wiem, jak to teraz się będzie, bo z jednej strony oczywiście ta pandemia jest tragedią, która się gdzieś tam wydarzyła całemu naszemu środowisku i muzycznemu, i filmowemu. A z drugiej strony być może ona zmobilizuje chyba tutaj polityków do szybszej dyskusji na ten temat, a my musimy popracować nad lobbystami, którzy się tym zajmują, żeby wbijać tym kolesiom do głowy, że jednak no, jeżeli faktycznie dajemy te 3,5% PKB, no to nie jesteśmy siłą, którą można zlekceważyć, no. Tak? To od razu w keszu. Zdecydowanie. Tutaj Good Grooves, poczekajcie. Po kolei, Arcade Design. No, Arcade Design pyta się, co do sztucznie nabijanych odsłon. Kiedyś był taki koleś, zespół Jared Threaten, który kupował sobie odsłony, a potem zorganizował sobie koncerty, na które nikt nie przyszedł, gdyż cała sława była sława to boty. Wydaje mi się, że system już w tej chwili jest bardzo wyczulony na to i to nie działa, z tego co wiem. I tu masz od razu pytanie i odpowiedź, tak? Bo on sobie nabił sztucznie, po czym na koncertach nie było ludzi i po gościu. No. Nie ma, więc... Słuchajcie... Od razu tam się kasuje, więc nie ma o czym mówić. Nasz... Zresztą w ogóle bandy, które nie grają koncertów, to też jest taki sztuczny twór, który przez moment będzie ci, ale za chwilę zdechnie. No, niestety ludzie chcą przychodzić na twoje koncerty, chcą to oglądać i też miałem do czynienia kilkakrotnie z zespołami, które nie koncertowały i no najczęściej bardzo szybko ta kariera się kończyła. W tej chwili mamy sytuację też no, trochę awaryjną, koncertową. No tak. Czy myślisz, że to ma jakieś znaczenie w tej chwili, że te koncerty się przenoszą do sieci, czy ludzie będą chcieli kontynuować w sieci nagranie, czy nie. Wrócą na plenery? Wrócą na plenery. Wiesz, to sami doskonale wiecie, że zarówno dla muzyków, jak i dla publiczności kontakt z żywą tkanką muzyczną jest w żaden sposób nie da się zastąpić żadnymi domówkami, jakimiś koncertami w sieci. One są tak naprawdę trochę też krzykiem rozpaczy na sytuację, która tak? Powstają jakieś niewiarygodne, piękne też projekty, wzruszające. Wczoraj widziałem projekt, w którym bierze udział Nuno Betancourt, też zrobił Adaś Sztaba z piosenką Bajmu. No to mnóstwo takich inicjatyw, jacyś krakoscertyści śpiewając piosenkę Zbyszka Wodeckiego. No to są po prostu kosmiczne rzeczy, które nie powstałyby, gdyby nie ta pandemia, ale z drugiej strony, no tak jak mówię, jest to krzyk rozpaczy. Za chwilę wszyscy wrócą do koncertowania. Już od 18 są poluzowane te sytuacje. Więc mam nadzieję, że ten czwarty etap tego luzowania doprowadzi do tego, że wrócimy wszyscy na koncerty i wrócimy do kin i wrócimy do teatrów i już ta historia się po prostu skończy. No zobaczymy, jak to będzie. Grzesiu, czytasz pytania? Mamy jeszcze jakieś pytania no, tam? Ja nie widzę YouTube'a. Pozdrawia więc... nas Nebula Studio, zresztą należąca do zespołu Nebula. Pozdrawiamy świetni fachowcy, bo też mają świetny kanał YouTube'owy. Polecamy wszystkim tym, którzy chcą zająć się też realizacją, szczególnie mocniejszych styli muzyki. I tutaj trochę zadają kłam Miki naszym teoriom co do 40, ponieważ wspominają Mariusza Dudę z Riverside i Nergala z Behemota, którzy obaj są po 40, a nadal piszą piosenki. No pytanie, czy piszą je nadal tak dobrze jak kiedyś? Po pierwsze, to są te wyjątki, które potwierdzają naszą regułę. Tak. My nie mamy żadnego problemu, żeby przesunąć tą granicę do 50, a nawet i dalej. Tak, czego dowodem jesteśmy my wszyscy. Tak jest. Żywym dowodem. Żywym. Tak. Żywym dowodem. Właśnie Nebula Studio mówi to już w kontekście tego, co mówiliśmy o tej przerwie covidowej. Najtrudniejsza sytuacja jest dla zespołów, które grają trasy międzynarodowe, praktycznie niewykonalne przez najbliższy rok. Będzie zabukowanie trasy, bo w każdym kraju są inne obostrzenia limity. No tak, jakby to rozmawiałem dzisiaj z kolegami też z dużego zespołu, który koncertuje, powiedział, że po prostu zamrożeni są dlatego, że nagle ponoć kasa, która wpływała do samorządów jest obcięta dosyć mocno, no i już nie będą brane, albo po prostu za takie pieniądze, gdzie być może oni nie będą chętni już grać, chociaż może bez to, nie?
No to na pewno to zmieni rynek muzyczny. No też będziemy oglądali coś, czego wcześniej nie dotykaliśmy, więc tak naprawdę nie ma chyba osoby, która jest w stanie powiedzieć, jak się ten rynek zmieni za, nie wiem, za 3, 4, 5 miesięcy, tak? Nie wiemy, co będzie za pół roku. Nie wiemy, czy tak naprawdę wielkie festiwale ruszą jeszcze w tym roku. Pewnie nie. W jakiej skali to ma być? Zobaczymy też, no, jak się sytuacja rozwinie, bo na razie wydaje się, że jakoś jest to wstępnie opanowane, albo my się po prostu z tym na tyle oswoiliśmy, że się już mniej tego wszystkiego boimy. Tak. Ale no, zobaczymy, jak się ten rynek zmieni. No, na pewno już widzę, jeżeli chodzi o sytuację filmową, to w tej chwili platformy wszystkie internetowe pękają w szwach. To jest złota żyła w tej chwili dla Netflix, dla polskich platform VOD, które się w tej chwili po prostu nie są w stanie opędzić od filmu, który tam się dzieje. Natomiast jest to absolutny dramat dla kin, prów i moich przyjaciół też aktorów, którym tak naprawdę właściwie teraz serial zostanie, bo teatry nie wiadomo kiedy ruszą. No i które oni grali gdzieś tam po mniejszych ośrodkach teatralnych albo po domach kultury, tak naprawdę w tej chwili nie działają, więc no, na pewno to zmieni rynek, bardzo to zmieni rynek. Tak, no ja widziałem ludzi, którzy zaczęli się zajmować, wiecie, jeżdżeniem nawet na i artystami, no, tak. Albo zakładali jakieś firmy ręcznych robót i takich rzeczy. Przypomniał mi Mikołaj, dziękuję Mikołaju, że Good Grooves się pyta, czy nie jest... Poczekaj, muszę to rozszyfrować. Granie chyba chodzi o to, że chyba wygląda na to, że studia muzyczne, w których dzieje się ta produkcja w sumie teraz też, powinny zacząć myśleć o przejmowaniu roli małych wytwórni. No to jest dokładnie to, co Miki wspomniałeś, już przedtem odpowiedziałeś na to pytanie. No słuchajcie, jest 21:07, piękna godzina jeszcze. My tu możemy gadać, bo jesteśmy, przynajmniej was dwóch jest bardziej nocnymi sowami niż ja. Więc pytanie, czy jeszcze... No a poza tym, Krzysiu, powiedzmy sobie bardzo ważną historię. Ty dzisiaj obchodzisz urodziny, więc ty tak naprawdę przerwałeś świętowanie, tak. Żeby... nami dzisiaj pobyć, za co ci jesteśmy bardzo wdzięczni. No i oczywiście składamy ci najserdeczniejsze życzenia. Bardzo dziękuję. Składamy ci życzenia. Tak już było dzisiaj śpiewane, 100 laty były. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję. Słuchajcie, no jak wiecie, nie jestem wielkim, jakby to nazwać, fanatykiem alkoholu. Natomiast moich dwóch asystentów przyjechało specjalnie do mnie do studia, próbując mnie wbić jakby w ścieżkę ślepą, mówiąc, że mają jakąś sesję nagraniową. Ja mówię, kurde, nie wiem o co chodzi, ale okazało się, że wyjęli instrumenty, zagrali mi 100 lat, po czym wyjęli parę robionych i mam je dzisiaj spożyć, więc Miki, sam wiesz, co się ze mną dzieje, jak piję nawet małe ilości, więc zostawiłem to picie na po, tak żeby jeszcze móc... Czyli co, do brzegu w takim razie. Tak, to chyba będzie trzeba kończyć się. Piotr, ostatnie pytanie mam dla ciebie, gdyśmy tak chcieli zamknąć klamrą, bo już obaliliśmy ten mit, że wytwórnia jest potrzebna komukolwiek w dzisiejszych czasach. Powiedz mi, gdybyś tak miał jakąś złotą myśl dla ludzi, którzy stoją w tej chwili z płytami w kolejce do wytwórni. Szkoda czasu. Szkoda czasu. Naprawdę lepiej ten czas przeznaczyć na no właśnie, no nie chciałbym powiedzieć, że na pracę znowu i na ćwiczenie, ale chociażby na to, żeby posłuchać innych kolegów, co mają do powiedzenia, bo ja uważam, że specyficznym gatunkiem kultury, że dużo więcej daje szukanie, poszukiwanie, słuchanie, podpatrywanie, jak inni to robią, niż jakakolwiek szkoła, niż jakikolwiek nieudany nauczyciel, któremu się nie udało w branży, więc musi teraz uczyć w szkole bidula. Uważam, że mamy takie możliwości. Naprawdę żyjemy w świecie, to nawet nie jest XXII, to jest XXVII wiek. Mamy takie możliwości, że stanie w kolejkę kogokolwiek, mówię to jako facet, który kilkanaście lat życia przepracował w wytwórniach, nie ma żadnego sensu. Nie ma tu może jakiejś odkrywczej myśli, może jest to znowu trochę pod prąd, ale jak wiecie, jak mówi przysłowie, z prądem płyną śmieci, a grube ryby płyną pod prąd, więc tak naprawdę wytwórnie nie są do niczego potrzebne. Nie są do niczego potrzebne, nie stójcie w żadnych kolejkach, róbcie swoją muzykę, pokazujcie ją wszystkim jak najczęściej.
i wszystko będzie okej. Okay. Naprawdę, to jest podstawa. Szkoda czasu na pierdoły w tej chwili. Tak. Róbcie dobre piosenki i oczywiście produkujcie je i jeżeli zabraknie wam pomysłu na produkcję, zadzwońcie do nas. A tym samym zasubskrybujcie nasz kanał. Tak, bardzo prosimy i polecamy się na przyszłość. Ja dziękuję za wszystkie życzenia, które się posypały tutaj na kanale. 100 lat nie zaśpiewają koledzy, bo się umówiliśmy, że nie będzie śpiewania. Prosiłeś, acz wiesz, powiedz słowo. Jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, że właśnie to, co wy zrobiliście w tej chwili z waszym kanałem, mówię tutaj o kanale, który zresztą bardzo jakoś tak pięknie się nazywa na setkę. Jak ma wieloznaczność tej nazwy jest imponująca. A jakże muzyczna przy tym wszystkim, jakże branżowa. W każdym razie, patrząc na wasz kanał, do czego wam jest potrzebna w tej chwili telewizja, do czego wam są potrzebne media, to wszystko. Za chwilę, jak będziecie mieli kilkanaście milionów subskrybentów, będziecie się śmiali z tego, bo to niestety, ale taka jest przyszłość, że każdy może zrobić sobie swój kanał z profesjonalną grafiką, z profesjonalną muzyką, z kamerami profesjonalnymi, które można zapiąć 4K, z czymkolwiek, z 5.1. Wszystko, co w tej chwili sobie wymyślimy, mamy w zasięgu ręki. Tylko z tego korzystajmy. Uczmy się oczywiście obsługi tego wszystkiego, ale tak naprawdę wszystko mamy i wy jesteście najlepszym dowodem tego, że żadna telewizja do tego, żeby coś tak profesjonalnie, jak jest zrobione, wyprodukować, żadna telewizja do tego nie jest potrzebna. To prawda tutaj. Bardzo ci dziękujemy. To imponuje naprawdę. Ostatnie pytanie, skoro jest tak dobrze, czemu jest tak źle? No jest renesans na stare bandy typu Purple, Ozzy, ale jest dlaczego? Dlatego, że są jeszcze ludzie, którzy ich słuchają i to fajnie, że oni jeszcze mogą grać, nie? Znaczy grać. Jedna podstawowa różnica, zastanawialiśmy się ostatnio z kolegami, dlaczego filmy pod tytułem, bez względu na to, o czym one były, ale Czarne Chmury, Czterej Pancerni, Janosiki, wszystkie tam inne klosy i które te tam wojny domowe, czy to wszystko, co kiedyś było, tak? A ja zresztą oglądając ostatnio Znachora, kompletnie zwariowałem, bo sobie przypomniałem ten film. Dlaczego te filmy były takie dobre, a teraz są, powiedzmy sobie, średnie? Dlatego, że byli zawodowi artyści, którzy mieli coś do powiedzenia. Byli artyści, a nie tandetni jacyś misiowie, którzy udają aktorów. Naprawdę siłą byli aktorzy i siłą byli muzycy, ponieważ wtedy ta branża była taka mała, to tam tylko najlepsi. Teraz problem tego, o czym mówiliśmy, jest ten zalew błota. Natomiast ci najlepsi będą mieli trochę trudniej, ale i tak wypłyną. Nie ma po prostu innej możliwości. I tak samo jak to dotyczyło tych seriali, tych genialnych po prostu aktorów typu Wilhelmi, oni tworzyli ten serial. Nie technologii. Technologii wtedy nie było. Nie VFX-y, nie jakieś wybuchy, śmuchy. Jak facet się wywalał na motorze, to się wywalał. Teraz się rysuje, że się wywalił na motorze. To nie ma żadnego znaczenia. Technologia, któryś, nie wiem, czy nie James Cameron powiedział, nie interesuje mnie film, czy on będzie robiony w 4K, w 5D, w 7F. To nie ma znaczenia. Opowiedz mi, jaka to jest historia. I tak samo jest. Pokaż mi, jaki ty masz pomysł na piosenkę, jaki ty masz pomysł na muzykę. Ty mi zagraj ją na liściu, na grzebieniu, ale wzrusz mnie. I te filmy wzruszały, przy Znachorze ludzie płakali, płaczą teraz. I tak samo będą płakać przy piosenkach Beatlesów. Nie ma znaczenia, że to było wtedy wzruszać, przy Beatlesach będą się wzruszać. I jeżeli w tej chwili damy tym ludziom, którzy są naszą publicznością, materiał, przy którym będą płakać, to technologia nie ma znaczenia. Oczywiście my możemy w tej chwili 100 razy lepiej. Natomiast gdzieś tam zawsze w zalążku będzie nasza wrażliwość, nasze serce, nasz pomysł. Albo rozśmieszamy, albo wzruszamy. Koniec. No. A jeśli nie, to jesteśmy obojętni i wtedy nas nie ma. Więc to musisz mieć coś do powiedzenia. Tak. Musisz mieć coś do powiedzenia. Tak samo jak jest w tekstach. Nienawidzę tekstów o niczym. Ja zresztą wyrosłem z takiego nurtu poetyckiego, gdzie po prostu tekst musiał być o czymś. Jak ja słyszę w tej chwili 90% tekstów, które po prostu ja nie jestem w stanie zrozumieć, co ten facet chce mi w ogóle przekazać, co mi powiedzieć, to po co ja mam tej piosenki? Ja chcę wiedzieć po prostu, kiedyś, czy Kabaret Starszych Panów, już patrząc w jakąś archeologię totalną,
ale patrząc, nie wiem, na teksty zespołu Manam, Perfect i tego typu kapel, które kiedyś, tam jest tekst o czymś, a nie, że ja po prostu pomocą, tu mi jakiś kijek znalazłem przy drodze, idę dalej, no nie wiadomo, co jest kaman, tak? Więc też wróćmy do jakby do takiego zawodu artysty, po prostu do zawodu artysty, no. Tak? Żeby tak, wy jesteście nie do zastąpienia, bo wy musicie znać technologię, jesteście profesjonalnie wykształceni, wiesz, to wszystko się zgadza, ale są kolesie, który wiesz, no, wziął gdzieś, znalazł kawałek gitary, coś tam nagrał i ma pretensje, że nikt go nie chce słuchać. No, nie chce go słuchać, bo jest do dupy, no jak będzie dobry, to wszyscy go będą słuchać, no niestety, no. Ta branża jest niestety brutalna. No i podsumowując, wracamy do pierwszej rzeczy, o której mówiłem, co do ciebie, Miki, bo tutaj kolega opowiadał o Cameronie, który stworzył Awatara i przygotowywał się do niego 16 lat, a ja wiem, ile ty się przygotowywałeś do wielu projektów, między innymi Leśniczówki, znam tą historię od podszewki, to byście nie uwierzyli, ile wymaga to zaparcia. Tak samo was to czeka. To, że jest dużo, jak mówiłeś, Miki, błota w muzyce i w sumie w filmach też, to tylko znaczy, że oni się nie liczą, oni gdzieś odpadną, tak? Oni, tak. Jak będziesz miał dobrą piosenkę, to naprawdę, myślę, w naszych czasach nie ma bata, no, znamy parę... Ludzie to zweryfikują. Tak, parę... Poza tym, jaka jest jeszcze droga? Teraz ty mnie zainspirowałeś. Jeżeli masz dobrą piosenkę i wiesz, masz pomysł na to, o, fajnie by było, żeby tą piosenkę, czy tę piosenkę zaśpiewała na przykład, no powiedzmy tam, nie wiem, Margaret, czy właśnie tam wspomniana wcześniej Edyta Górniak. Nie ma żadnego problemu, żebyś wysłał jej to demo. Jeżeli ta piosenka naprawdę będzie dobra, gwarantuję, że ona tą piosenkę weźmie i zaśpiewa. Gwarantuję ci, bo ona też ma problem. Każda z nich, jeżeli nie jest autorką, tak jak Edyta Bartosiewicz, która sama sobie wszystko pisze i robi to genialnie, jeżeli nie jest autorką i nie jest kompozytorką, to ma też problem ogromny z repertuarem. Sami dobrze wiecie. Oryginalnym. Ile hitów miała każda z wokalistek polskich, jak sobie przeanalizujemy, najczęściej jeden, dwa, tak? Czasami idzie za ciosem, czasami jest mnóstwo jest wykonawców jednej piosenki. Oni czekają na drugi swój hit. To wyślijcie nawet wersję demo przy gitarze z piszczałką, a on, jeżeli tam będzie pomysł, jeżeli tam będzie magia w tej piosence, to ten wokalista to zauważy i od was weźmie tą piosenkę. Tak to jest. Natomiast jeżeli nie weźmie, to po prostu siądźcie i zacznijcie pisać następne. Tak jest. Dokładnie. Nie zatrzymujcie się. Tak. Patricia Cass, pamiętam historię jednego z jej albumu. To jest znana wokalistka francuska, taka trochę jazzowa z pogranicza. Robiła album. No i wyglądało to tak, że słuchajcie, jej producenci otrzymali 500 utworów, z których wybrali 50. Z te 50 trafiło też do niej. Oni z tych 50 wybrali 30. Z tych 30 nagrali je, a tylko część trafiła na album. Zobaczcie, jaki to jest odsiew jakby jakościowy, nie? Potem niestety, jak artysta umiera, to rodzina decyduje się często wydać te wszystkie rzeczy, które on odrzucił i to jest niestety na jego nieszczęście się przewraca w grobie. Opowiadał mi kiedyś też Piotrek Klad, jak nagrywali swoją płytę. No i tam była oczywiście akcja, że już album był gotowy, grali, zabrakło im jednej piosenki. Piotrek wziął gitarę, nagrał jakąś piosenkę, nagrali tą piosenkę, no ale tak już, żeby ten album już tak był uzupełniony. No i to był jeden z największych przebojów Róże Europy, czyli Jedwab. No i to jest właśnie takie, czasami są tak. Sytuacje, że coś się robi, koniec jeszcze, słuchaj, napiszmy jeszcze jeden numer, bo nam brakuje, tak? No i się okazuje, że to jest właśnie ta piosenka, która pociągnęła cały album. Co więcej, pociągnęła cały band, bo oni nigdy aż tak wielkiego hitu nie mieli. A to zostało napisane w ostatniej chwili, bo brakowało. To przypomina... Więc dziwne są, nieprzekładane są wyroki, wiesz. No czasami rzeczy robione na ostatnią chwilę. Czasami coś, że nie wiem, gdzieś no nie podoba nam się tą piosenka, no ale dobra, nagrajmy ją. Może się okazać, że to jest genialne. Ile było singli nagrywanych, bo na etapie demo było to wybrane jako singiel. Później się okazało, że w ogóle ta piosenka nigdy nie zadziałała, a coś, czego nigdy nie spodziewaliśmy się, że będzie singlem, było wielkim hitem. Tak. Więc to też, wiesz... Pamiętam historię Hey Jude, nie? Beatlesów. Oni, to była ponoć strona B jakiegoś singla, był singiel, singla. Ja nie pamiętam, nikt nie kojarzy, natomiast Hey Jude wszyscy kojarzą. No właśnie, to jest najpiękniejsze w muzyce, że ona jest bardziej nieprzewidywalna niż handel bronią. I to jest genialne. Ja bardzo ci dziękujemy za dzisiejszy wieczór. To ja wam jak dziękuję. Zwykle. Kibicuję.
Wielka rozrywka. No, na koniec chyba zapowiemy Grzesiu kolejnego gościa. Tak zaplanowaliśmy. Następny odcinek, tak. Za tydzień mamy następny odcinek, jakbyś nie, tak, jakbyś nie wiedział. Też, i kto tam? I kto, no, tam, kto jest? Tam? No jest tam nasz kolega, no, z Poznania znowu. Tutaj jesteśmy w Wielkopolsce. Marcin Barański, wyśmienity prawnik muzyczny, który specjalizuje się w prawie naszym. I jest między innymi prawnikiem męskiego grania. Jest cudownym człowiekiem, czego nie zawsze można o prawnikach powiedzieć. On jest cudownym człowiekiem, jest to żyleta, jeżeli chodzi o prawo, i on ma nasze dobro po prostu na najwyższej uwadze. I jest, można do niego zadzwonić, odezwać się, on nawet konsultuje za darmo na początku, więc... Dobrze, poczekaj, no będziemy mieli te konsultacje za tydzień. No moment. Właśnie. Więc moment. Zapraszamy. Ja tylko przypomnę też, że uruchomiliśmy naszą grupę Odsetki. Cokolwiek mieliśmy na myśli, tworząc tą nazwę. I tam możecie wysyłać swoje utwory. W każdy poniedziałek wieczorem pochylimy się nad nimi i damy wam rady, jak z nich zrobić hit. Jest, więc tym samym ja serdecznie pozdrawiam, życzę miłej nocy, a ja udaję się na... Dziękujemy bardzo, trzymajcie. Dziękuję wam bardzo za zaproszenie. Do zobaczenia. Czołem. Hej. Czołem. Dzięki.